Każdy, kto wieszczy kryzys czytelnictwa, powinien spojrzeć na tłumy, które w piątek przyszły na otwarcie punktu bibliotecznego na osiedlu Sobieskiego i zweryfikować swoje poglądy na ten temat. Jestem zaskoczony, powiem szczerze, nie spodziewałem się takiej ilości ludzi. Kolejka do książek na zewnątrz, na ulicy, no to trzeba pokazywać w telewizji takie zjawiska. Nie jest to kwestia tylko pierwszego dnia. Myślę, że ci, którzy przyszli, to są zdecydowanie zainteresowani współpracą i wypożyczaniem książek. 10 lat temu na osiedlu Sobieskiego działała wypożyczalnia książek dla dzieci, do której należało przeszło 1000 młodych czytelników. Ogromne zainteresowanie nowym punktem bibliotecznym pokazuje coś jeszcze. Mieszkańcy tęsknili za własną biblioteką. Bardzo był potrzebny, bardzo, bo jest po prostu bliżej z tych nowych bloków tutaj dojść. Do tej pory należałam do Jabłonny, bo mogłam podjechać autobusem, a tutaj musiałam iść dosyć daleko. Dlatego naprawdę wydaje mi się to bardzo mądre posunięcie i dziękujemy władzom miasta za to. Podziękowania należą się też Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej oraz Radzie Osiedla Sobieskiego, której członkowie mocno zabiegali o uruchomienie bibliotecznego punktu. Starania tutaj Rady Osiedla trwały około 3 lat o to, aby zorganizować taki punkt. Negocjowaliśmy długo ze Spółdzielnią Mieszkaniową miejsce oraz warunki, na jakich będzie to funkcjonowało. Udało się, myślę, wynegocjować bardzo dobre warunki. Bo spółdzielnia nie dość, że lokal wyremontowała, to jeszcze zaproponowała naprawdę symboliczny czynsz. Nie bierzemy tu komercyjnego czynszu, tylko opłaty, które ponosimy. No. Tylko takie koszty. Punkt biblioteczny w bloku przy ulicy Husarskiej 9 będzie czynny w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 12 do 19. Jego oferta jest skierowana do każdej grupy wiekowej. Jest literatura zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Jest bardzo dużo literatury niebeletrystycznej z różnych dziedzin. Dziś właśnie czytelnicy pytali nawet o konkretne pozycje, o konkretne tytuły. Czy jedna z pań przed chwilą pytała o biografię. Takie książki również mamy. A oprócz tego lektury szkolne, multimedia i kącik zabaw dla najmłodszych. Z myślą o najmłodszych naszych mieszkańcach tego osiedla, gry, puzzle, układanki, zabawki. Będzie można tutaj usiąść, porysować. Są bloki, kredki. Jest również internet, jedno stanowisko dla czytelnika. Warto na koniec dodać, że wszystkie książki w nowym punkcie bibliotecznym są nowe. Księgozbiór ma być też systematycznie uzupełniany.